Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Tak, to już jutro. Jutro nadchodzi Szanghaj dla Ethereum. Robiłem o tym już kilka materiałów, niektóre dostępne są na tym kanale, tak więc na pewno miałeś okazję się już z tym zapoznać. I dzisiaj poruszymy tą kwestię i zobaczymy dokąd to wszystko zmierza na wykresie oraz jak wyglądają ostatnie informacje, które przed tym wydarzeniem napłynęły. Z portali zagranicznych. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania. Kliknięcia dzwoneczka subskrypcji, tak aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu, a jak masz jakąś swoją opinię na temat tego wydarzenia i dokąd będzie dążyć po tym wydarzeniu. Kurs Ethereum, to koniecznie podziel się swoją opinią w komentarzu, a ja już przechodzę niezwłocznie do tego, co aktualnie dzieje się na rynku. I zanim przejdziemy już do gwiazdy naszego dzisiejszego spotkania, to zobaczmy, co aktualnie. Gdzie się na rynku. Jeżeli chodzi o indeks strachu, mamy chciwość i poziom 68, czyli wielkimi krokami zbliżamy się do ekstremalnej chciwości, bo jak widzimy, Bitcoin dosyć konkretnie przyspieszył i znajduje się w momencie, kiedy to nagrywam. Powyżej 30 tysięcy dolarów za jedną sztukę, zaliczając w ciągu ostatniej doby wzrost 3,5%. Ethereum utrzymuje się powyżej 1900 dolarów za sztukę, rośnie o 0,5% w ciągu ostatniej doby. W topowej dziesiątce wyróżnia się wzrost na BNB 4,5%. A największe skrajności to jak widzimy Render Token, który rośnie o 18% w topowej setce, Solana 14%, potem e, TemDao 14%, czy STX. 10%. Jeżeli chodzi o największe spadki, to Kaspareci Reci 4,4%, Hex 3,8%, czy Frax 2,7% na minusie. I zerknijmy jeszcze na interwał tygodniowy i tutaj widzimy, że w przeciągu ostatnich 7 dni Reddix zyskał 20, prawie 5%, Render Token 20, 18 i NJ, a największe spadki zanotuje Temdao ponad 43%, Dogecoin 11% fracture 7,5 i o doczkolnie robiłem również materiał dostępny na kanale. Tak więc tam Cię zapraszam również, jeżeli Cię ta tematyka interesuje, bo konkretnie można było wiedzieć już, co rynek będzie rozgrywał i również co ja rozgrywałem, jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się właśnie Docconie. A teraz już przejdźmy do tego bardzo ważnego wydarzenia, bo wiemy, że już jutro 18 milionów Etherów do odblokowania, warte 34 miliardy dolarów z aktualizacją Shanghai. Czy cena Ethereum spadnie? To jest jeden z nagłówków prasy zagranicznej. No. Wiemy, że już jesteśmy o krok tej bardzo ważnej aktualizacji, bo wiemy, że ponad 18 milionów ETH o wartości około 34 miliardów dolarów zostało zablokowanych w sieci Ethereum, a teraz mają być dostępne dla walidatorów. To wzbudziło niepokój inwestorów? co do możliwego wpływu na cenę drugiej, co do wielkości kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynku i zaraz do tego wpisu wrócimy, ale zanim do tego przejdę, no to warto również zastanowić się, czym jest ta aktualizacja i co się z tym wiąże. Od czasu demerge obstawienie eteru jest systemem jednokierunkowym. Możesz postawić eter, ale nie możesz go wypłacić. Celem Szapela jest naprawienie tego i umożliwienie walidatorom i użytkownikom uwolnienie ich Etherów w sieci. Ta kluczowa aktualizacja umożliwi użytkownikom dostęp i potencjalnie wycofanie ponad 18 milionów ETH postawionych w łańcuchu nawigacyjnym sieci warstwy konsensusu Ethereum. Jak będą działać wypłaty? Szopela aktywuje dwa rodzaje wypłat. Wypłaty częściowe i pełne. Częściowe wypłaty umożliwią walidatorom dostęp do ich salda przez 32 ETH potrzebne do ustanowienia węzła walidatora. W każdym bloku Ethereum 16 wajdatorów może dokonywać częściowych wypłat, a użytkownicy odbierają swoje nagrody pod koniec każdego tygodnia. Pełne wypłaty będą bardziej znaczącym wydarzeniem do śledzenia, ponieważ umożliwią wajdatorom całkowite wyjście ze swojej stawki w łańcuchu nawigacyjnym, zabierając całe saldo ETH, w tym oryginalne 32 sztuki ETH i wszelkie naliczone nagrody lub kary w każdej epoce. Gdy wypłaty zostaną uruchomione, użytkownicy nie będą mogli anulować stawki ani wyjść ze wszystkich naraz, ponieważ będzie obowiązywać ograniczenie liczby walidatorów, którzy mogą wypłacić każdego dnia w kolejce. W okresie, w którym płynność jest na pierwszym planie, ważne jest, aby pamiętać, że użytkownicy mogą wypłacić swoje nagrody bez usuwania stawki. Stabilność Ethereum jest dodatkowo izolowana przez fakt, że usuwanie jest przetwarzane w kolejce. I następuje stopniowo tylko wtedy, gdy istnieje duże zapotrzebowanie na wypłatę. Tiru nakłada limit rezygnacji na liczbę walidatorów, którzy mogą wycofać każdą epokę. Limit ten wzrasta wraz z większą liczbą walidatorów w łańcuchu nawigacyjnym. Obecnie limit rezygnacji wynosi od 7 do 8 walidatorów na epokę do czasu aktualizacji. Więc kiedy aktualizacja występuje, 1800 walidatorów może w pełni wyjść każdego dnia daje ponad 57 600 ETH dziennie. Wajdatorzy nie muszą czekać, aż Shapera znajdzie się w kolejce do rozstawienia. Mogą już powiedzieć sieci, że zamierzają wycofać swój ether. Wydaje się jednak, że niewielu się na to zdecydowało. Założyciel inicjatywy Ave Chan zauważył, że 1622 wajdatorów opuściło sieć na dzień 9 kwietnia, co oznacza, że kiedy Szanghaj zostanie wdrożony, jako pierwsi wycofają swoje skumulowane 51 tysięcy eterów a to jest ważna informacja. Opowiedziawszy, niektórzy wajdatorzy mogą czekać, aż Szapela się odbędzie, zanim ustawią się w kolejce do wypłaty. Co dalej? Aktualizacja Szapela może wpłynąć na ekosystem Ethereum na kilka sposobów. Możliwość wycofania postawionego eteru pozwoli użytkownikom uzyskać dostęp do wcześniej zablokowanych środków. Dając im większą elastyczność w alokacji swoich aktywów. W krótkim czasie możliwość dostępu do tych wcześniej zablokowanych środków może prowadzić do wahań cen. Jednak przy obecnej cenie eteru, niższej niż wtedy, gdy wielu użytkowników stawiało swoje środki, możliwe, że ci posiadacze nie chcieliby sprzedawać ze stratą. Zwolennicy ETH będą prawdopodobnie monitorować wypłaty i mogą zareagować przesadnie w krótkim okresie. Jeśli pojawi się znaczny popyt lub sygnały wskazujące na dużą likwidację ETH. Jednak po wygładzeniu krótkoterminowej zmienności wynik prawdopodobnie będzie neutralny, ponieważ ta aktualizacja jest już od jakiegoś czasu wyceniana na wartości ETH. A skoro jest wyceniana na wartości, no to zobaczmy co aktualnie dzieje się na kursie Ethereum Mamy tutaj interwał tygodniowy i raczej ten wykres powinieneś doskonale znać, jeżeli obserwujesz mnie od dawna. Przypominam również, że w tym nagraniu dzielę się swoimi prywatnymi przemyśleniami i swoją prywatną opinią, tak więc nie są to żadne porady, a Ty swoją opinią możesz podzielić się w komentarzu. Przypominam również, że dostęp do podstawowych giełd krypto, bo wiemy, że warto mieć narzędzia tak, aby można było się przygotować pod to, co nieuchronnie się zbliża na tym rynku, umieszczam na głównym kaflu kanału. Tutaj jest dostęp do Bybit'a, OKX, czy też Kangi. również w opisie je znajdziesz. I wróćmy na ten wykres. Tutaj mamy tygodniowy I jeżeli rynek już to wyceniał, jeżeli wiemy co już nadchodzi, jeżeli pamiętamy to, że już obstawiali to od bardzo dawna, jeżeli chodzi o zablokowanie swoich 32 eterów, no to raczej są to inwestorzy, którzy doskonale zdawali sobie z tego sprawę w co grają. Tak więc pokusa tego, że w jakiś nadmierny sposób będą sypać tym eterem. No raczej jest ograniczona, chociaż zdania na rynku są w znaczący sposób podzielone. Niektórzy twierdzą, że tylko i wyłącznie będą nam tutaj towarzyszyć spadki, a niektórzy wręcz uważają, że to będzie dosyć ciekawa okazja dla eteru. Jak będzie? No to pewnie przekonamy się już bardzo niedługo. Na pewno warto obserwować sobie kluczowe ważne poziomy, bo wiemy, że ta bariera, o której mówimy, już od bardzo dawna, czyli eter za 2000 dolarów za sztukę, jak na razie jeszcze nie została wypełniona. Bitcoin strzelił 30 tysięcy, a Ether jeszcze nie. I właśnie pewnie to wydarzenie będzie hamować przebicie tego poziomu do momentu, aż nie stanie się faktem. A co potem będzie w grze? No to będziemy wtedy zastanawiać się, na pewno warto wyczekać ten moment, a nie przyspieszać go, gdyż wiadomo, że wiąże się to wtedy z nadmiernym ryzykiem. No chyba, że ktoś uwielbia nadmierne ryzyko no to wiadomo, że to już jest indywidualna. Strategia indywidualne podejście każdego inwestora. Jeżeli będziemy odpadać, to najważniejsze, co będzie nas czekać, to przede wszystkim szanowanie tego poziomu górnego, ograniczenia tego wcześniejszego ręcza, bo on będzie dla nas bardzo istotny. Dodatkowo zwróćmy uwagę, jak zachowują się te dwie średnie kroczące, to jest 50 oraz 200 i na tym interwale tygodniowym, no, jak tak dalej pójdzie, to będziemy mieć tutaj coś bardzo ciekawego, a wręcz atrakcyjnego. Pytanie, czy będą w stanie przeciąć się w odpowiednim momencie. Tak więc ten ręcz. Tutaj w górnym ograniczeniu będzie mnie interesował pod kątem utrzymania tej sekwencji, czyli okolice to są 1700 dolarów za jedną sztukę, czy będą próbowali zamknąć się poniżej tego układu, wkraczając w ten stary obszar. I to będzie na pewno dosyć ciekawe. Jak na razie na to się nie zapowiada, ale widzieliśmy, że już ten eter jest przygotowany do zrzutu. Pytanie, czy z drugiej strony będzie na tyle dużo popytu. Który będzie w stanie to odebrać. Dodatkowo przypominam, że jutro mamy bardzo istotne, ważne dane płynące z amerykańskiej gospodarki, czyli poznamy inflację, a potem poznamy protokół z posiedzenia FONDS. I to będą czynniki, które dodatkowo będą wpływać na to, co będzie się działo na kursie bitcoina, a tym samym na całym rynku krypto. Tak więc można powiedzieć, że takie wydarzenia zbiegną się w czasie i dodatkowo mogą wywoływać czynniki ryzyka, właśnie rozgrywając aktywnie rynek krypto, w tym również Ethereum. Tak więc na długi termin najważniejszy dla Etheru to być powyżej 2000 dolarów, a skoro cykl zbliża się już wielkimi krokami i skoro wkraczamy już tą Ether w ten etap hosty na rynku krypto, chociaż pamiętajmy nikt. Nie wie, co się wydarzy tuż za rogiem, jakie informacje czekają i ewentualnie jakie regulacje ze strony Stanów Zjednoczonych czekają na rynku. Tak więc takie rzeczy musimy zawsze mieć gdzieś z tyłu głowy, rozgrywając rynek. Tak więc pytanie, czy long, czy short, to już pytanie otwarte do Ciebie, możesz znać w komentarzu. Mnie te strefy kluczowe będą w szczególności interesować. Ale przejdźmy sobie również na interwał dzienny, bo on będzie nam tutaj pokazywał to, co aktualnie dzieje się w nastrojach inwestorów. I jak widzisz, w momencie, kiedy to nagrywam, mamy dosyć ciekawą cofkę. Tak więc zrobili taki ciekawy. Tutaj reteścik tego podwójnego szczytu, bo to wybicie to jest wykres z giełdy Binance. Widzimy, że to wybicie miało miejsce dokładnie do 1942 dolary za jedną sztukę Eteru i to wybicie potem zostało pięknie zretestowane, ale cały czas mamy górną sekwencję i tą górną półeczkę na tym dosyć ciekawym ręczu. Tak więc widzimy, że na dniówce wygląda to ciekawie, ale warto zwrócić uwagę, że Ether pomimo wszystko i tak, i tak wykonał masę pracy, bo to wybicie z tego dna, jak widzimy, dało zarobić ponad. 39%, a do samego szczytu 40% na potężnej płynności. To tak więc absolutnie nie jest to byle co. I też oczywiście Ether Tutaj dał zarobić swoim inwestorom, podobnie zresztą jak Bitcoin. Tak więc po tej konsolidacji, która tutaj nam się przedłużała w dosyć znaczący sposób na tych dniówkach, nastąpił ten moment wybicia, podobnie zresztą jak na y, królu krypto, y, i zobaczymy, czy jutro Szanghaj będzie chciał pokrzyżować te plany. Bo tak jak wspominałem, ten poziom 1700 będzie mnie interesował w sposób szczególny, ale popatrzmy, że tutaj już bliziutko mamy bardzo istotny poziom pierwszego ważnego wsparcia to jest poziom znajdujący się powyżej. 1800 dolarów za sztukę, 1800 będzie tutaj dosyć istotną strefą, pierwszą, jako górne ograniczenie tego wcześniejszego ręcza, wynikającego z tych dniówek. A potem, właśnie te poziomy, o których wspominałem, no bo to będzie taki bardzo ważny poziom wręcz dla Ethereum, jeżeli chodzi o utrzymanie tego wsparcia. Pytanie, czy oni będą to chcieli zrobić? Jeżeli będą chcieli zrobić oczywiście jakiś zrzut, to czy będą to wyciągać jakimś potężnym cieniem? I to będzie też dosyć ciekawa taktyka pod rozgrywkę, i raczej wiemy, w jaki sposób to można rozgrywać. Zresztą widzimy, że tutaj ten spadek, który się wywołał na eterze, był tylko i wyłącznie okazją, aby po oczywiście wyczekaniu odpowiedniego momentu przyatakować ten wzrost i zabrać. To co nasze z tego rynku. Tak więc, jeżeli to rozgrywałeś, to oczywiście duże gratulacje. Tak więc, ja w spokoju sobie osobiście czekam, aż to się wszystko oczywiście wyszumi, bo raczej potem ta taktyka rozegrania Ethereum powinna być o wiele, o wiele prostsza. A ty możesz swoją taktykę przedstawić w komentarzu i również odnieść się do tego, jak zapatrujesz się na tą sytuację, która na Etherze będzie działała się już jutro i oczywiście na to. Co ciekawego wydarzy się eterze w przyszłości, a być może nawet pokusisz się o jakąś predykcję cenową na szczycie kolejnego cyklu, który pewnie zbliża się już nieuchronnie wielkimi krokami. Pozdrawiam, Czangczyki za wyniki. Na razie, hej!